Cześć, 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 witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii... Z żadnej serii, jest to film informacyjny, w którym będę grał bardzo, bardzo starą i luźną gierkę. A jest to Serious Sam pierwsze starcie. Ta gierka z dzieciństwa. Wybrałem tą grę, ponieważ nie muszę się skupić na samej grze. Tak, i właśnie telefon mi tutaj dzwoni. No dobra, słuchajcie, mówiłem, że pojawi się taki film informacyjny, co będzie się dziać na kanale, co się dzieje u mnie. I może zacznę od tego, co się dzieje u mnie. Słuchajcie, przeprowadziłem się ostatnio. Tak, z Kalisza, mojego rodzinnego miasta, do Wrocławia. A to ze względu na moje studia. Studiuję grafikę komputerową. Patrzcie, tam jest sekret. Tam. Tak, na SWPS-ie, więc kto jest chętny, kto jest ciekawy, może sobie wygooglować i zobaczyć, co to jest. Tak, studiuję to, co lubię. Tak, zaraz będzie dzień. I jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Jednak przyznam, że trochę nauki tutaj jest, więc jak to na studiach, niestety trochę trzeba się sprężyć. Stety, niestety, jak ktoś lubi to, czego się uczy, to nie jest to żaden problem. Pistolet już zabrałem. Dobra. I teraz może troszkę informacji na temat kanału. Jep. Kurde, uwielbiam tę grę. Jest stara gierka, ale naprawdę świetna. Kilka rzeczy na temat kanału. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego wracam. Dlaczego wracam po raz czwarty, po raz piąty. To już chyba jest czwarty bądź trzeci powrót. Więcej powrotów raczej nie było. I rozumiem, że możecie czuć się zniesmaczeni. Tak, wiem, tak, wiem. Było dość sporo łapek w dół, ale jest to zrozumiałe. Gdyż pewnie nie pojmujecie, co ja tutaj odwalam, co? Słuchajcie. Szczerze mówiąc, ostatnio troszkę mnie na YouTube zmuliło z tego powodu, ponieważ zacząłem dużo mniej grać. Tak, praktycznie jeśli używałem tylko komputera, to ze względu na to, że pracowałem nad grafiką, bądź pracowałem na przykład nad projektem zaliczeniowym, a jeśli chodzi o gry, tak naprawdę już nic nie gram. Jednak jest tego bardzo duży minus. Kanał, tak. Zostawiłem kanał, zostawiłem armię, która liczy 200 tysięcy osób. I co ciekawe, cały czas tych osób przybywa. Jest oczywiście bardzo miłe uczucie. Więc zastanawiacie się pewnie, co będzie się działo, jak to będzie wyglądać, jaka będzie twórczość. Tak. Tematka kanału pozostanie taka sama. Zastanawiałem się nad robieniem vlogów, jednak nie jestem pewien, czy ciekawi was to, co robię na co dzień. Bądź czy będę się powiedział na jakieś tematy. Możliwe, że chciałbym rozwinąć troszkę vlogi. Aha. Aha, czekajcie, bo to trzeba się skupić. Na przykład na temat grafiki komputerowej. Może są tutaj jacyś miłośnicy grafiki. I nie mówię, że może chcieliby się czegoś nauczyć, jednak pooglądać na przykład kilka prac, twórczość, bądź na przykład ciekawe lifehacki tak zwane. Tak, było też dużo komentarzy, o Roxu, powróciłeś z CS-em, ale słabo. Jednak gdybyście się skupili właśnie na filmie i dosłownie tam usłyszeli, powiedziałem, że w CS-a nie będę grać, ponieważ nie jestem jakimś progamerem, a tego jest bardzo, bardzo dużo dzisiaj na YouTube. Więc nie bójcie się, Counter-Strike'a nie będę tutaj grać. Zastanawiałem się nad MCI, gdyż wysłaliście mi naprawdę ogromną ilość projektów. Bodajże było to chyba z 10 tysięcy projektów łącznie, a ja może wykorzystałem ich na odcinkach tylko z 200, z 250. A naprawdę duży procent tych wszystkich projektów jest fajna. Nawet mam nagrane kilka odcinków w przód, których jeszcze nie wrzuciłem. Więc zastanawiam się, że... Ach, dobra, tu jest chyba sekret, czekajcie. Hehehehe. Tak, tylko że coś tu wyleci. No i o, jeszcze jeden. Harpia. Zastanawiałem się, czy tego nie wrzucić. Oczywiście chciałbym to wrzucić, ponieważ wykonaliście pewną pracę, tak? Stworzyliście te przedmioty, męczyliście się nad nimi i przydałaby się wam tutaj jakaś, nie idziemy tam, bo tam jest słabo, jakaś rekompensata za to.
że te projekty po prostu u mnie na komputerze są, a nie są opublikowane. Owszem, wybrałem jeszcze ponad 1000 prac, która jest naprawdę fajna i z tego byłoby naprawdę, naprawdę dużo odcinków. Ogólnie zastanawiam się... Aha, dobra. Jeśli chodzi o Minecrafta, ponieważ ten kanał w sumie z tego słynie, tak? Tak naprawdę z niczego innego, tylko Minecraft. Aha, okej. Okay. Słuchajcie, co gwizdzę. Tak, Indiana Jonesa. Indiana Jonesa. Tutaj będzie niedobrze. O, shit. Dobra. Też Minecraft z tego słynie. A, dobrze, wiemy wszyscy, że Minecraft ponoć się na YouTubie już skończył. Tak, era Counter-Strike'a, jestem ciekaw, co będzie następne. Jednak sam nie wiem, czy podążać za tą pewną modą, czy robić to po prostu, co lubię. Oh my god. Come on. To jest ponoć... Czekajcie. Ich się dobrze zabija ponoć nożem. Ale to chyba jest głupi pomysł. No, to jest głupi pomysł. Dobra, możecie napisać, kto grał w Serious Sama, ale oryginalnego, to znaczy... pierwsze starcie oraz drugie starcie. Trójka już była jakaś taka... nijaka. Nie wypowiem się też już o Serious Samie właśnie tej trójce. Bo było kilka wersji Serious Sama. Serious Sam 3 i Serious Sam 2 tak naprawdę, bo to jest pierwsze starcie, drugie starcie, zalicza się do jedynki. Dobra, co jeszcze chciałem wspomnieć? Więc podsumowując, CS-a u mnie nie będzie, gdyż nie chcecie oglądać moich umiejętności. A poza tym macie naprawdę dostatek youtuberów, którzy właśnie go nagrywają. Więc myślę, że nie ma sensu się w to pchać. Nawet tak naprawdę nie chciałbym, gdyż to nie moja bajka. Okej, dobra. Chciałbym wam pokazać troszkę z mojego prywatnego życia. Jak to wygląda, czym się zajmuję. Ostatnio bawię się w programowanie, grafikę komputerową, multimedia, więc... Tylko, że to musiało być w postaci vlogów. Oh my... Aha. Tak, Roxu skilluje, patrzcie, jaki aim. Coś niesamowitego. Co tu jest? Tak, żeby przejść tą grę naprawdę tak na szybko, to myślę, że zajęło mi to z 2 godziny, gdyż te poziomy są całkiem małe. Im więcej wrogów na mapie, tym dłużej w to gramy, tak? Ale naprawdę gra ma swój klimat. Ogólnie soundtrack jest naprawdę niesamowity. Ale tutaj idąc... Wracając do tematu... zastanawiam się, co jeszcze mógłbym tutaj... wam powiedzieć. Szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem, dlaczego wróciłem. Ponieważ YouTube jakoś tak, no nie mogę się od tego odczepić. Wielu z was pisze, że... Chodź tu. Że wróciłem dla pieniędzy, jednak uwierzcie, że pieniądze z YouTube'a nie są duże przy moich wyświetleniach, a tym bardziej, jeśli wróciłbym dla pieniędzy, nagrywałbym tak czy inaczej codziennie i nie robiłbym przerw, więc... Więc to mnie troszkę boli, gdyż, nie wiem, napisałem na przykład dla was program do MC i to mnie kosztowało miesiąc czasu, a gdybym, nie wiem, robił to dla pieniędzy, bym po prostu kazał wam to robić w pęcie. To jest takie troszkę, no sami rozumiecie, jak to wygląda. Ale hejt oczywiście musiał być, rozumiem, ponieważ no to prawda, że mnie dłuższy czas nie było. Tylko proszę nie piszcie, że wróciłem dla pieniędzy, bo to jest naprawdę złe. Okej, dobra. Tam można było jakoś wejść, tylko nie pamiętam jak. Za cholerę tego nie pamiętam. Tak, kamerki dzisiaj nie ma, ponieważ ostatni film był tak słabej jakości, jeśli chodzi o jakość nagrywania materiału samego CS-a i nawet komentarzy i jakości kamerki. Tak, wiem, że ostatni film był słaby. Ale naprawdę fajnie i dobrze się uśmiałem. Porządnie. Kurde, jak to wejdzie? Co się nie da? A może, nie da się. A tu? Nie da się, idziemy dalej. Dobra, niedługo będziemy kończyć, gdyż to ma być informacyjny, to jest kolejny poziom. A już tak naprawdę chyba powiedziałem wszystko na ten temat. Tak,
Czemu jest po angielsku? Czy to z płyty leci? Dobra. W takim razie słuchajcie, ja wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i spodziewajcie się kolejnych. Chciałbym kontynuować MCI, gdyż naprawdę boli mnie to, że wysłaliście do mnie tyle prac, a te prace leżą, choć naprawdę są fajne. Jeśli ktoś nie jest zainteresowany Minecraftem, MCI, bądź już naprawdę moim kanałem, gdyż rozumiem, że wiele osób mogło o mnie zapomnieć, odsubskrybujcie naprawdę, jeśli nie będziecie mnie oglądać, to nie ma sensu, kochani, naprawdę, to naprawdę nie ma sensu. Dobra, kończymy, bo tutaj będzie coraz więcej wrogów, a ja nie chcę tutaj się już rozgadywać. Więc, jeśli jesteście zainteresowani moją twórczością, jeśli chcecie czasami usłyszeć mój głos, bądź zobaczyć mnie na kamerce, zapraszam do oglądania, zapraszam do kolejnych materiałów. I jeśli macie do mnie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja postaram się naprawdę na wszystkie odpowiedzieć. Dzisiaj wieczorem, około godziny 20-21, zasiadam przed komputer i do późnej nocy będę miał zarezerwowany czas na te komentarze. Dobrze, w takim razie dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach. Słuchajcie, jeśli Rox pozostanie taki sam, jaki był, zastanawiam się, gdyż naprawdę, naprawdę nie chcę wprowadzać nowości, które odwróciłyby ten kanał do góry nogami. Więc na pewno nie będzie tutaj dla przykładu Gnoty Strike'a, gdyż tak to wygląda. Dobra, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. I dziękuję, jeśli ktoś wysłuchał tego od początku do końca. A swoją drogą polecam wam zagrać w Series Sama 1 oryginalną, bądź Series Sam HD 1-2, gdyż naprawdę ta gra ma niesamowity klimat. To jest taki painkiller. Dobra, do usłyszenia i trzymajcie się. Hej.